Jednym z bardziej przydatnych, nietypowych przedmiotów w pracowni malarza akwarelisty jest spryskiwacz. Można go uzyskać kupując na przykład płyn do mycia okien i przelewając go do innego naczynia lub zużywając i wówczas taki spryskiwacz zostanie. Nie musi być bardzo drogi taki spryskiwacz, ani precyzyjny. Także o dziwo, kiedyś zakupiony przeze mnie taki płyn za 2,50 zł, zupełnie najtańszy, tak ten spryskiwacz od tego płynu służył mi przez kilka lat i jakoś podejrzanie dobrze się sprawował. Spryskiwacz przydaje się podczas malowania na przykład do zwilżenia arkusza, na którym się maluje, kiedy trzeba szybko cały arkusz zwilżyć, wówczas to spryskiwaczem można to zrobić dużo lepiej niż pędzlem. Przydaje się również podczas malowania do zwilżenia kostek, do zwilżenia palety, na której ma się wyciśniętą farbę. Można mieć różne spryskiwacze, na przykład spryskiwacz po perfumach również bardzo dobrze się przydaje, przy czym daje on, można nim troszkę bardziej precyzyjnie zwilżyć arkusz. Można również zastosować spryskiwacz podczas malowania.